Siemanko, witajcie w finałowym odcinku na temat Skody Felicii, Skody Performance. W dzisiejszym filmiku, to jest bardzo ważny filmik, ponieważ jest to zakończenie tego projektu. Ze Skodą nic więcej nie będzie robione. Zobaczycie też, ile Skoda finalnie wypluła koni mechanicznych. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy wszystkie modyfikacje, wszystkie stage'e, które ta Skoda przeszła i jakie zabiegi dawały ile mocy i które zabiegi po prostu były najbardziej ekonomicznie uzasadnione. Także wydaje mi się, że to jest takie podsumowanie całego projektu, wszystkich badań związanych z tym silnikiem, prac wykonanych i ogólnie to fajny filmik. Zapraszam Was do oglądania. Oczywiście wszystko będzie podsumowane na koniec, bo teraz włączę Wam materiał z ostatnich prac nad Skodą, gdzie nastąpiło przestawienie rozrządu, a następnie robiliśmy pomiary mocy, pomiary jakiejś tam jazda, wrażenia z tej jazdy i tak dalej. Ale przede wszystkim mam dla Was teraz informację na samym początku, żebyście sprawdzili swoje dowody rejestracyjne, żebyście sprawdzili Wasze ubezpieczenia w samochodach, ponieważ bardzo ważna informacja, w opisie tego filmiku macie link do bardzo dobrej porównywareczki ubezpieczeń. Wpisujecie tam swoje dane swojego samochodu i znajduje Wam różne oferty. Możecie sobie wybrać najkorzystniejszą i bardzo ważna informacja, dzięki temu linkowi, który jest w opisie, macie minus 150 zł od profesora. Czyli nie dość, że znajdujecie sobie ofertę najkorzystniejszą, to jeszcze od tej kwoty minus 150 zł. Gdybyście jednak nie zrozumieli w formie obrazkowej, Wam to przedstawię. Minus 150 zł od profesora i słuchajcie, uwaga, kupując ubezpieczenie na Mubi, dostajecie link polecający. Możecie ten link polecający rozdać swoim znajomym i kiedy ktoś kupi, ktoś z Waszych znajomych kupi przez ten link polecający ubezpieczenie w Mubi, dostajecie na swoje konto 50 zł i tak do aż 2000 zł. Zapraszam do korzystania i przechodzimy do dalszej części odcinka. Witajcie, przyjaciele. Witajcie, to ja, Wasz profesor Chris, Wasz ulubiony YouTuber. Big. Mamy tutaj Skodę. Słuchajcie, Skoda zrobiła 100 koni mechanicznych, a my chcemy więcej mocy, więc co Chris będzie robił? Będę przestawiał rozrząd. Mianowicie wałek rozrządu nasz tutaj sportowy od Świątka będziemy cofać o jeden ząbek. W tym celu muszę zdjąć misę olejową, obudowę tego rozrządu i przestawić łańcuch po prostu o jeden ząbek. Co teraz robimy? Spuszczam do czystego pojemnika olej, ponieważ jest to pierwszy olej od zbudowania tego silnika. Zadacie pytanie, Krysie, no jak to? Przecież należy wypłukać silnik po remoncie i tak dalej. Przede wszystkim to nie jest silnik, tylko to jest ulep. Także to cud, że to w ogóle działa. Dobra, niech się spuszcza. No i zobaczmy, jak ten olej wygląda. Czarny taki, czarny, ale to wiecie, to benzyny wlane, dawka taka bogata, AFR bogaty, ale nie ma jakoś strasznie tego opiłków żadnych, chyba będzie działać. Tak dla przypomnienia, bo może nie wszyscy kojarzą, jakim ulepem jest ten silnik, ponieważ jest to blok silnika 1.3, jest włożony wał korbowy z 1.4 i ten wał korbowy Chris własnoręcznie na tokarce staczał, żeby ten wał się tutaj zmieścił. Do tego jest bardzo lekkie koło, patrzcie jaka technologia, jest bardzo lekkie koło zamachowe wstawione. No i co, girdle plate taki, po amerykańsku Wam powiem, czyli ta płyta tutaj między misą a blokiem silnika. Jest to taka płyta stalowa, która ma wzmacniać całą konstrukcję, dzięki czemu silnik jest w stanie wytrzymać duże obciążenia. No i to nam trochę utrudnia tutaj demontaż tej obudowy rozrządu. No ale jakoś damy radę, muszę zdjąć misę, następnie muszę rozebrać pompę oleju, która znajduje się tutaj. No i wtedy dopiero zdejmę tę obudowę i będę mógł przestawić rozrząd. A tutaj mamy alternator, który sobie wisi. Dyndu, 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 dyndu.
No dobrze, co my tu mamy? Miska zdjęta. Czy my tu mamy dużo panewek w tej misce? Patrzcie. Taki brokacik jest trochę. No i tu zobaczcie, jest troszkę syfku. Ale ten syfek, to wam powiem, w większości to silikon. To jest takie miękkie. Także naprawdę tego miału nie ma dużo. No jak ten silnik wygląda? To jest właśnie taki ulep, widzicie? Nie wiem, czy wyśledziliście wszystkie odcinki z tym, z tą Skodą, ale patrzcie, nawet korbowody są porzeźbione. Wał jest potoczony normalnie na tokarce. Jest gruba rzeźba. No i ten wał w 1.4 normalnie miał po środku, tutaj na tej podporze środkowej, miał łożyskowanie wzdłużne. I teraz już tego łożyskowania nie ma, jest przetoczony, przerobiony, tu ma łożyskowanie teraz, tak jak w 1.3. No i chyba działa to jeszcze. O, tu też widzicie, korbowody były wyważane, dlatego on jest tutaj taki szlifnięty. Tu widzicie, jest tak gładziutko, bo to było szlifowane. No to perfekcyjnie, czyściutko jest. Tak jak widać, tu jest ten girdle plate. Są takie tulejki, widzicie, tu są tulejki, tam są takie tulejki, dystanse, tu jest, a tu nie ma, bo tu pompa oleju musiała się zmieścić. Teraz muszę tę pompę oleju wykręcić, po to, żeby obudowę rozrządu zdemontować i żebyśmy mogli sobie poprzestawiać trochę rozrząd. No trochę jest zabawy z tym. No i cóż, zobaczcie, mam tu rozrządzik na wierzchu i zrobimy dosyć prosty myk. Zrobię sobie znaki, nie będę nawet się bawił w jakieś ustawianie tego na fabryczne znaki. Po prostu zrobię sobie teraz znaki między tym kołem a łańcuchem, między tym kołem a łańcuchem. Zdejmę i założę już przestawione koło z cofnięciem o jeden ząbek. I to wszystko. No i cóż, jesteśmy po zabiegu, już zrobiłem parę obrotów wałem, jest spoko. Także myślę, że można składać, tylko muszę uszczeleczki pozamawiać, bo tu jakąś uszczelkę muszę zamówić i złożę na dniach i co? I zaraz zobaczycie, jakie będą efekty, bo na pewno z Adrianem zmierzymy moc, jaka będzie. Składam Skodę. Dzień kolejny, ponieważ przyszły uszczelki, więc minęły 2 dni od czasu, kiedy rozbierałem. Już mam gwarancję, że mi pocieknie, ponieważ jak dociągałem te śruby tutaj od misy, to tu kropelka wypłynęła. Także dlaczego to jest takie problematyczne, żeby teraz odkręcić ten girdle plate, czyli tę blachę tutaj. Nie wiem, nie mam na to nazwy, adapter bloku, płyta adaptacyjna bloku, nie wiem jak to nazwać po polsku. Musiałbym odkręcać podpory główne, żeby to zdjąć. Przerąbane, dużo roboty, zobaczymy. No ten silnik tak naprawdę teraz, zobaczymy co wyjdzie, jaka będzie moc. Czy będzie moc w ogóle jakaś, czy będzie wyższa. I tak naprawdę to jest koniec tego projektu. Kończymy to, ten eksperyment. Także tyle to ma wytrzymać. Uwaga, demonstruję jak odpala Skoda na przestawionym wałku rozrządu. Nie wiem ile tam, 12 stopni cofnięty. Normalnie odpala. Żeby nie było, już nią jeździłem, wyjeżdżałem z warsztatu. To słaba teraz jest, ten dół się zrobił słaby, także teraz trzeba się przejechać. Ale ona nerwowa teraz się zrobiła. Chwalcie wspomagania swoje. Ja pierdzielę, jak to brzmi ta maszyna.
To jest nie do opisania. Zaraz może sami usłyszycie. Po prostu jest obłęd. Zupełnie inaczej to się odzywa teraz. Ja pierniczę. Nie wiem, czy telefon mi z ręki nie wyrwie. Jakbym motocyklem jakimś jechał wyczynowym. Ja pierdzielę. Słyszycie to? Skoda Felicia. 1.4. Różnie to się może skończyć. Pamiętacie nasz film ze Skodą? Żyjemy! Żyjemy! Odpal proszę. Kurwa, co jest? Ty chip przestał działać chyba. Tutaj to już. Chyba, co? Scholujesz nas? No. Tutaj przy tym. Już blisko na Mospie. Tu za... Żegnaj, Skodo. Żegnaj. Umarnęłaś. To było do przewidzenia. Myślałem, że będzie bardziej spektakularnie. No i jest tu sterka w Skodzie. Pękł trigger od czujnika. No i jest cała przyczyna, czemu umarnęło. Boże, to się nagrywa czy nie? Rozumiem, że jedziemy na obwodnicę Berlina, Jurowce, Strasse. Strasse. Jawohl. Zablokowali cały... Dawaj, dwa do cięcia, ogień, ciśniesz. Agila z nosa. Zmieciłeś się? Tak. A ci się wydaje, że on lepiej jedzie, bo on dół stracił i masz większy, wiesz, przez... No, ma takie pociągnięcie górą, nie? Takie same jak miał, tylko że jeżeli masz, wiesz, łagodne wyjście, to masz ostrzejsze wejście. Zaraz pod drive'a weźmiemy, to ja sobie ten plik od ciebie przerzucę do siebie i nałożymy dwa wykresy jeszcze. To będzie tak w ramach podsumowania, co to na to. Dobrze. I to będzie film o tym, jak nie tuningować twojej Skody. Jak wyjebać ją na złom. Góra
bardzo to już się spierdolił. Kurde. A, płytki, płytki. Przesunięcie wałka nam tylko, czyli góry brakuje głowicy, wydechu, nie wiem, czegokolwiek. Okej. Okay. A z dołu dumną zabrało mega i temu ci się wydawało, że zapierdala. Bo narasta jakby ten moment, no z obrotami. No bo tutaj od razu ci jechał, tak? Momentem, a tutaj po prostu na górze dopiero on dociągnął. No rozwija z obrotami i tak jest wrażenie, że lepiej idzie. Konie górą to samo. To samo. Potężność dynamita całkiem. Tylko krótko dociągnęło. A nie, to jest nasz pomiar poprzedni, dobra. To wtedy krótko dociągnęliśmy, być może już nie pamiętam. No to już by nic nie zmieniło, jak się zatkał. To nic by nie dało. To by nic nie dało. To nie dało by nic. No dobrze. Kochani, omówmy wszystkie stage, wszystkie modyfikacje, wszystkie przygody, które mieliśmy z tym silnikiem 1.3 Skody. 1.3, a raczej w ostatnim stage'u był to już Stroker na 1.4. Stage pierwszy, pamiętajcie, seria to jest 68 koni mechanicznych i 100 Nm. To jest seryjna fabryczna moc tego silnika i on tyle ze zdjętym fakt dolotem, ale generował tyle, więc mieliśmy taką zdrową serię do modyfikacji. Słuchajcie, pierwsze mody to było doprężenie tego silnika. Wykonaliśmy to przez to, że Łukasz splanował mocno głowicę, opuściliśmy głowicę, zmniejszyliśmy komorę spalania. Uzyskaliśmy 74 konie mechaniczne, 114 Nm bez żadnego strojenia, po prostu odprężenie. Wtedy jeszcze zrobiliśmy porty gazowe w tłokach, polerka tłoków i wyważenie układu korbowo-tłokowego. Tak poza tym zero modyfikacji. Stage drugi to było dokładnie to samo, tylko tu zwykłym regulatorem ciśnienia paliwa poprawiliśmy trochę AFR, czyli poprawiliśmy trochę skład spalin. To już nam podniosło na 82 konie mechaniczne, 117 Nm. Względem fabrycznych 68 koni mechanicznych, tak naprawdę praktycznie zerowym kosztem, mieliśmy bardzo fajny przyrost. To był praktycznie pierwszy stage, minimum modyfikacji w silniku. Trzeci stage to był montaż kompresora Eatona M45, bodajże tego mniejszego, napędzanego silnikiem elektrycznym. Jako silnik elektryczny wykorzystałem wtedy rozrusznik 12-woltowy. Aby osiągnąć wyższe obroty, większy moment obrotowy tego kompresora, zastosowałem zamiast 12-woltowego akumulatora dwa szeregowo połączone akumulatory, które generowały 24 V, przez to ten rozrusznik kręcił się dużo mocniej i kompresor dmuchał niecałe pół bara. Oczywiście kompresor z tego względu, że ma jakby stałą wydajność, nie miałem tam żadnego regulatora obrotów, generował duży pik momentu, ale tylko w środkowej części prędkości obrotowych silnika, stąd uzyskana moc 85 koni mechanicznych i 145 Nm. Także te 145 Nm było gdzieś na skali obrotów, gdzieś około 3000 obrotów. Moc wygenerowana maksymalna 85 koni. Też trochę więcej niż seria. Koszt zbudowania tego zestawu kompresora to były grosze, ponieważ kompresor był wzięty ze złomu, rozrusznik ze złomu, cały zespół jakby napędowy zbudowałem sam własnymi siłami, więc koszt budowy całego kitu był dosłownie groszowy. Nie strojone, nic tutaj nie było strojone. Fabryczny sterownik, fabryczny układ paliwowy, po prostu dołożony kompresor i tyle. Po prostu, on był na sprzęgle jednokierunkowym, więc dało się tym samym samochodem jeździć jakby bez używania kompresora. Więc można było sobie jeździć normalnie zwykłym, wolnoscącym benzyniakiem, a kiedy potrzebowałeś dopierdzielić, włączałeś na guzik sobie kompresor i miałeś trochę więcej Nm. Całkiem fajna modyfikacja. Słuchajcie, ostatni stage, czyli to, co widzieliście w dzisiejszym filmiku, 102 konie mechaniczne, 122 Nm. To najbardziej pracochłonny i najwięcej kosztowało to pieniędzy. Ten stage to przede wszystkim zrobienie Strokera, ekstremalne odelżenie układu korbowo-tłokowego, ponieważ wykorzystaliśmy wał korbowy z silnika 1.4. W tym celu kupiłem drugi silnik 1.4. Otoczek zrobił ultra lekkie koło zamachowe, tłoki, korbowody, wszystko wyważone, odelżone po prostu na maksa. Sportowy wałek od Świątka, ITB.
Kolektor wydechowy wzorowany na kolektorze wydechowym ze Skody KitKar, takiej, która w zawodach kiedyś takie Skody były, one generowały 140 koni mechanicznych. I te beki z Kawasaki oraz układ wtryskowy z Kawasaki. Wtrysk postawiony na EMU Black. Czyli tutaj grube koszty, grube tysiące. Samo EMU to są 4000 zł. Wałek 1000 zł. Pozostałe rzeczy udało się kupić na złomie. Stroił Adrian Tunę. Też sporo pracy jakby tutaj w to włożył. I 102 konie mechaniczne, 122 newtonometry. Od czego zacznę? Jeśli chodzi o te wszystkie modyfikacje, to ta ostatnia modyfikacja, można powiedzieć, że była najbardziej nieuzasadniona ekonomicznie, bezsensowna. Została zrobiona próba osiągnięcia mocy w sposób budżetowy. Budżetowy, a jednak mimo wszystko kosztowny. Zobaczcie, jaki absurd, ponieważ układ wydechowy był zrobiony bez żadnych obliczeń. Nie mieliśmy się na czym dokładnie wzorować, więc to było zrobione tak wpółbudżetowo. Układ ITB tak samo. To nie był dedykowany taki układ ITB do tego silnika. Było to zrobione metodą prób i błędów. 102 konie mechaniczne. Do osiągów silnika 1.4 kitkarowego brakuje nam tutaj 38 koni mechanicznych. Brakuje nam prawie połowę, prawie drugie tyle, co w sumie już osiągnęliśmy. Z tym, że zakres prac i tych metod prób i błędów, aby osiągać tu kolejne konie mechaniczne, już jest poza moim budżetem, poza moimi chęciami w ogóle. Już mi się nie chce, już dalej do tego nie będę kończył, dlatego nie będę dążył do tego, ponieważ już będę kończył projekt na tym etapie, na którym on jest w tej chwili. To nie jest warte, te osiągi, które tutaj powstały, nie są warte włożonych w to pieniędzy, ponieważ tutaj zrobienie tych 82 koni mechanicznych w tym silniku to były 2% kosztów, może to był 1% kosztów, czyli to kosztowało 100 razy mniej. Nie kłamie. 100 razy mniej niż zrobienie tych 102 koni mechanicznych i 122 newtonometrów. I teraz kolejna kwestia. Zrobienie tutaj, dalsze dążenie w kierunku zwiększenia tej mocy, czyli zrobienie tutaj tych 140 koni mechanicznych i nie wiem ile tam newton miałoby być, pewnie ze 140, a może nawet więcej, to jest koszt 2 albo 3 razy tyle, ile tu już zostało włożone. Czyli to mamy mnożnik kilkaset razy więcej niż zrobienie tych prostych modyfikacji, które już tutaj, patrzcie, mieliśmy fajny przyrost. Prawie 20% więcej newtonometrów mocy, tak samo. Bardzo fajnie, Skoda już wtedy jeździła i wszystko było na fabrycznym sterowniku, bez żadnych modyfikacji. Pięknie to chodziło. Z kompresorem można się bawić, oczywiście. Ja zrobiłem po partyzancku to na rozruszniku. Żeby taki układ lepiej działał, trzeba by było zastosować jakiś silnik elektryczny, ale taki bardziej dedykowany pod wyższe napięcie, czyli 24V lub 48V. Bardzo fajna opcja. Elektryczny kompresor, super. To nam daje taką wygodę, że nie zawsze my nie potrzebujemy ciągle tego wysokiego momentu obrotowego, więc odpada nam jakby ta konieczność montażu kompresora na pasku, ponieważ na pasku on się kręci cały czas, no wiadomo, jak się kręci, nie używamy go, no to on też generuje jakieś straty, taki kompresor. A tutaj fajne, na guzik chcemy, potrzebujemy, włączamy, nie potrzebujemy, jedziemy sobie silniczkiem wolno ssącym. Skoda, nie wiem co będzie ze Skodą. Ten filmik też jest troszeczkę takim ogłoszeniem. Jeśli ktoś z Was chce kupić tę Skodę ode mnie, jestem gotów sprzedać ją dużo taniej niż w ogóle w nią włożyłem. Na chwilę obecną włożyłem w ten samochód prawie 8000 zł.
z EMU, ze wszystkim złożone, jeżdżące jeszcze. Ale jestem otwarty, jeśli ktoś z Was potrzebuje na przykład części, chciałby kupić jakieś części silnikowe, które tam zostały zastosowane, tam jest wyczynowywa jak od świątka. Też zapraszam, piszcie po prostu do mnie na Facebooka, jeśli jesteście zainteresowani. Dogadamy się i ja ze Skodą definitywnie już w tym odcinku kończę. Nie będzie więcej przygód ze Skodą. Jest dużo innych fajnych, ciekawych projektów, w które chciałbym się zaangażować, które chciałbym zrobić, które może będą bardziej rozwojowe. Tutaj to smutne trochę było. To jak zmierzyliśmy już po przestawieniu tego wałka rozrządu, jak zmierzyliśmy tę Skodę i jak ona pokazała taką małą moc, że tam w ogóle nie było, w ogóle co było problemem. Brak przepłukania. Mimo że przestawiłem ten wałek rozrządu, co spowodowało przesunięcie momentu obrotowego w górną część obrotów, on się nie zaczął napełniać. Silnik się nie zaczął napełniać. Co by należało zrobić? Prawdopodobnie ma to związek z budową samej głowicy. Być może trzeba by było poprawić kanały wlotowe do głowicy. Być może należałoby poprawić budowę samego ITB. To już są takie niuanse i to jest już taka prawdziwa ciężka praca do zrobienia, żeby tutaj poprawić przepływy, żeby ten silnik zaczął oddychać. Trzeba tu włożyć po prostu dużo pracy, dużo cierpliwości. Ja nie mam ochoty tego kontynuować. Także tu wszystko sprowadza się do tego, żeby zwiększyć przepływy, bo generalnie silnik jest gotowy na generowanie większej mocy. Tak jak widzieliście w tym filmiku, śladów zużycia za bardzo w nim nie ma. Zdejmowałem misę, nie było tam żadnego, mimo że ten silnik to ostra rzeźba, nie było tam śladów żadnego zacierania, opiłków i tak dalej. Widać, że się fajnie poukładał i niezawodnie działa. Także jeśli ktoś jest otwarty, piszcie, ja rozważę wszelkie opcje. W każdym razie to jest finisz projektu ze Skodą. Myślę, że takie modyfikacje, jak tu zrobiliśmy, to jest najciekawsza sprawa po prostu. Doprężenie silnika, poprawienie troszeczkę budowy tłoków, wyważenie w ogóle tego silnika i już możemy robić fajne dostrojenie, też oczywiście trochę paliwem, bo tutaj paliwo trzeba było poprawić. Zdaje mi się, że trzeba było troszeczkę odjąć tego paliwa, żeby się poprawiło. Albo dodać, już nie pamiętam, to był jakiś czas temu. Także tak, to wszystko w tym odcineczku, moi kochani. Trzeba robić inne projekty. Akurat teraz na bieżąco, kiedy nagrywam, działam z Alfą i tam działamy grubo. Tutaj z tyłu, nie wiem czy widzicie, motocykl stoi bez koła. Także Yamaha moja ma taki serwis, ale to pewnie wam wrzucę jakiegoś vloga z tego całego serwisu, regulacji luzów zaworowych i tak dalej. Także będzie to pokazane. Tu jestem z tego całego projektu zadowolony pod kątem wiedzy, którą zdobyłem. Naprawdę na temat tuningu silnika wolnosącego trochę się dowiedziałem. Żeby zrobić moc w wolnosącym silniku, to trzeba takie wiaderko pieniędzy mieć, a żeby zrobić moc w turbodoładowanym silniku, to trzeba mieć takie mniejsze wiaderko i ta sama moc będzie zrobiona. W każdym razie to wszystko. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba, chociaż za tą robotę, która tu była włożona, bo naprawdę ta Skoda to po prostu przerost tej ilości pracy nad zyskami, to bolesny. Bolesny, no jedyne co ratuje, to ta wiedza uzyskana po prostu w trakcie tego projektu. Ale cóż. Żyjemy cały po to, żeby się czegoś nauczyć, żeby się czegoś dowiedzieć. Także łapka w górę, suba jakiegoś dajcie, może wrzućcie gdzieś na Facebooka, udostępnijcie, żeby tam ktoś sobie ten filmik mógł obejrzeć i żeby Chris miał wyświetlenia i był YouTube'owym milionerem, a nie YouTuberem taką biedną i że katalizatory muszę kraść. To ja muszę kraść katalizatory. Nie ma wyświetleń filmik, to ja wtedy kradnę katalizatory. Żegnamy się ze Skodą. Dzięki za oglądanie. Narka.